Asia, Fitline Food. Dzisiaj porozmawiamy na temat bardzo ważny. Ostatnio do mojego gabinetu w ciągu około miesiąca czasu może przyszło ponad 20 pacjentów, którzy mają rozwaloną trzustkę, wątrobę, niewydolność nerek, rozchwiany organizm, waga, która się ciągle chwieje między 2 a 5 kg raz w górę, raz w dół. Kochani, jest to wynik diet redukcyjnych. Diety redukcyjne są to diety, które przedstawiają określoną liczbę kaloryczną dziennie, gdzie jest przedstawione dokładnie w gramach, co mamy jeść i o której godzinie mamy jeść. Tego typu diety są dietami zazwyczaj monotematycznymi i albo windują białko, albo windują jakieś warzywa, w zależności od diety, albo jakiś inny surowiec, pomijając pozostałe. Organizm nie jest przystosowany do funkcjonowania w takim trybie. On musi dostarczać pożywienie, dostarczać mikro, makro elementy z każdej grupy żywności, która nam jest dana. Nie możemy go odcinać od pozostałych, na przykład windując jedynie białko. Niestety to prowadzi do rozchwiania całkowitego organizmu, już nie mówiąc o chorobach, które później się pojawiają. Kolejną sprawą jest suplementacja dietetyczna, suplementacja żywieniowa, która jest tak naprawdę obecnie wszędzie. I nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Kochani, nie dajmy się zwariować. To, co jest sztuczne i to, co wprowadzamy do organizmu, ono tam pozostanie. To nie jest tak, że sztuczne rzeczy wprowadzane do naszego organizmu zanikną. I tak naprawdę nie będą miały żadnego negatywnego skutku. Mamy rzeczy naturalne, stosujmy naturę. Sztucznych rzeczy nie wprowadzajmy do naszego organizmu, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Każda dieta redukcyjna kiedyś musi się skończyć. A my co? My z powrotem powracamy oczywiście do swoich starych nawyków żywieniowych i ta dieta redukcyjna absolutnie nam nic nie daje. Stawiajmy przede wszystkim na zdrowe nawyki żywieniowe, a nie na diety redukcyjne, które doprowadzają do wyniszczenia naszego organizmu. Wyobrażacie sobie, że za 20-30 lat stwierdzicie i powiecie: ja tylko w życiu żałuję tego, że tak naprawdę przez cały czas musiałam się ograniczać z jedzeniem. Dlaczego my nie możemy się bawić? Dlaczego my nie możemy iść na imprezy, wypić coś, zjeść i powrócić do równowagi, mając ustabilizowaną w sposób zdrowy naszą sytuację? Nie, my musimy się katować. Musimy jeść 1200 kalorii, 1500 kalorii, musimy zażywać wszelkie środki związane z suplementacją, a to w ogóle nie jest potrzebne. Cieszmy się życiem, cieszmy się radością, dbajmy o nasze zdrowie, a to, że o nie dbamy, przełoży się bezpośrednio na naszą sylwetkę. A więc precz tak naprawdę z dietami redukcyjnymi i suplementacjami. Zajmijmy się zdrowymi nawykami żywieniowymi. Tym, co naprawdę przynosi korzyść dla naszego organizmu, co wpływa kojąco na nas i przede wszystkim nie przynosi dodatkowych frustracji. Asia, Fitline Food.